zawisły krzyż idąc do nieba bram. Powiedz światu, co Jezus ci dał. Jezus cię woła. Więc pomodlimy się. Ojcze, dziękujemy ci za Twój plan dla naszego życia. Dziękujemy ci za to, że ty wszystko tak doskonale i mądrze przemyślałeś i wprowadziłeś to w życie i uczysz nas swoich zasad. Więc prosimy ciebie, abyś teraz przez to krótkie rozważanie dał nam jakieś inspirujące myśli, dał nam, uporządkował coś w naszym życiu małżeńskim, w obecnych tutaj par i naszych słuchaczy, abyś przemawiał do nas. I dziękujemy ci za twoje słowo, które pomaga nam żyć, pomaga nam funkcjonować i błogosławi nas. W imieniu Pana Jezusa modlimy się. Amen. Takie dwa wersety dzisiaj tylko będę miał. Pierwszy z nich to jest z Hebrajczyków 13:4. Czytamy tam takie słowa: małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane, rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. I im dłużej myślę na temat tego wersetu, to tym bardziej myślę, jest to adekwatny do dzisiejszych czasów, ten werset. To przesłanie, które tutaj jest zawarte w tych słowach, jest naprawdę bardzo, bardzo aktualne, staje się coraz bardziej aktualne, dlatego że z wielu powodów. Ogólnie myślę, że jest bardzo duży atak i duża presja na małżeństwa, na związki małżeńskie. I jest powiedziane, że ma być we czci u wszystkich. Teraz widzimy, że świat, w którym żyjemy, bynajmniej nie ceni małżeństw, wręcz je wszelkimi możliwymi sposobami deprecjonuje i atakuje. Artykuły, które możemy dzisiaj w prasie, gdzieś, znaczy w internecie, no, ktokolwiek co tam czyta wiadomości, są czasami szokujące, zdumiewające, że właśnie jest tak silny atak i tak silna presja na związki małżeńskie. Nawet w życiu, nawet w kościołach okazuje się, że niestety jest bardzo dużo rozwodów, a więc to pokazuje, że no nie ma czci, jeżeli chodzi o małżeństwa, no bo jeżeli są rozwody, no to wiadomo, że tego się nie szanuje. I również jest wśród małżeństw, znaczy wśród chrześcijan spotyka się nieraz sytuacje, kiedy dwoje chrześcijan żyje przez całe lata bez związku małżeńskiego, a w tym czasie jakieś pary homoseksualne wszelkimi możliwymi sposobami zabiegają o formalne zawarcie związku małżeńskiego, postawione zupełnie na głowie, prawda? I to słowo we czci, które tutaj jest użyte, to jest takie słowo, że właśnie małżeństwo ma być cenione jako coś bardzo wyjątkowego, jako coś bardzo, bardzo cennego i ważnego, istotnego i w żadnym wypadku nie powinno być lekceważone. I małżeństwo, myślę, jest najwyższą formą relacji i więzi dwojga ludzi. Pierwsza rzecz, w jaki sposób Bóg połączył ludzi, no to właśnie stworzył mężczyznę, później stworzył kobietę i zaplanował, że właśnie oni będą tworzyć małżeństwo. Myślę, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone jako takie główne dwa obecnie ośrodki wpływania na wartości, na pewnego rodzaju aspekty prawne, bardzo silnie, intensywnie promują wszelkiego rodzaju odstępstwa od związków małżeńskich. I Bóg nie będzie patrzeć na to obojętnie. Jestem pewien, że chociaż dzisiaj jest nawał takich różnych dewiacji, tam możesz coś poczytać, że jakaś tam osoba chce poślubić drzewo, a jakaś inna związała się z duchem i wstąpiła w związek małżeński z duchem, z którego się teraz chce wycofać. Tak było w tym artykule, bo po prostu się okazało to czymś, jakimś koszmarem, ta relacja z tym duchem, prawda, mężem, czy tam nie wiem, jak to tam było. To jednak Bóg, tak jestem przekonany, że Bóg nie będzie patrzeć na to obojętnie.
I tak jak tutaj czytamy, że rozpustników, bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg, czyli że wszelkie relacje seksualne pozamałżeńskie podlegają sądowi Bożemu. I ten sąd faktycznie spada w takiej czy innej formie, czy to w formie jakiegoś niepokoju, czy jakiegoś rozsypania się tych zasad moralnych, czy jakieś, nie wiem, zniechęcenie, rozczarowanie, zagubienie. To są, myślę, że wszystko elementy sądu Bożego, które spadają na ludzi, którzy nie przestrzegają Bożych zasad, czy jakiejś formy, nie wiem, tam jakiejś depresji, czy wręcz zniewolenia. I tu jeszcze jest ciekawy aspekt w tym wersecie, nie wiem, czyście zauważyli, zwrócili na to uwagę, że a łoże ma być nieskalane. To jest jeden właśnie z aspektów seksualnych życia małżeńskiego, bardzo, bardzo istotny, dlatego że Bóg zaprojektował pociąg seksualny i wyposażył w niego zarówno mężczyzny i kobiety. I również właśnie tą dziedzinę określił w swoim słowie. Byśmy byli zaskoczeni, szukając jakichś właśnie fragmentów w Słowie Bożym na temat życia seksualnego, jak dużo jest tego w Biblii i jak rygorystyczne zasady Bóg ustanowił w tym aspekcie. I właśnie, że to łoże, czyli tam w Grece, no to dokładnie chodzi o ten właśnie związek taki fizyczny, płciowy między mężczyzną a kobietą. I że to łoże ma być nieskalane. Dzisiaj niestety jest mnóstwo różnych sposobów, w jakie to życie seksualne, ten aspekt seksualny małżeństwa jest skalany. Na wszelkie możliwe sposoby. Jest bardzo duży zalew pornografii, jakichś filmów, które promują w ogóle związki takie luźne, jakieś tam partnerskie, czy te weekendowe. No, tak przeróżne, bardzo twórczy się świat stał w tym aspekcie. Ale również to skalanie łoża może nastąpić nie tylko poprzez wpływ zewnętrzny, ale również wewnętrzny, że na przykład pomiędzy mężem a żoną z jakichś powodów tego współżycia małżeńskiego nie ma. Jeżeli nie ma żadnych obiektywnych czy zdrowotnych powodów, to ten stan powinien być jak najszybciej naprawiony, dlatego że jest to częścią Bożego planu. Łoże ma być nieskalane, a więc w ogóle ma funkcjonować, prawda? Ma być obecne w życiu małżeńskim i tak jak mówię, jest to część Bożego planu i zamierzenia. A z kolei musimy być świadomi tego, że diabeł bardzo dąży do zakłócenia tego aspektu życia małżeńskiego, przede wszystkim tej dziedziny, ponieważ jest to najszybsza i najbardziej skuteczna metoda rozbicia związku małżeńskiego. Więc jeżeli uda mu się do jakichś odstępstw doprowadzić właśnie w tej dziedzinie, to nie tylko zakłóci relację małżeńską tych dwojga ludzi w bardzo poważny sposób, jak również doprowadzi do tego, że znajdą się oni pod sądem Bożym. Więc myślę, że małżonkowie nie powinni ignorować swoich wzajemnych potrzeb właśnie w tej dziedzinie i powinno być wypracowane jakieś wspólne porozumienie, tak aby faktycznie to tak zwane łoże, czyli ta relacja seksualna, żeby nie była obciążeniem dla żadnej ze stron. Więc diabeł uważnie obserwuje to, co się dzieje w małżeństwach właśnie w tej dziedzinie i chce doprowadzić do głębokich nieporozumień, i nie można tego tak zostawić. Nie można zignorować tej rzeczy i powiedzieć, a dobrze, to no trudno, mamy tam jakieś problemy, no to co, to już niech to tak trwa. To jest zła postawa i na pewno ona jakieś prędzej czy później jakieś skutki przyniesie, dlatego że jest właśnie obciążona tą tak zwaną walką duchową, czyli wpływem diabła i złych duchów. Drugi werset, który się bezpośrednio z tym wiąże, o którym chciałem powiedzieć, to jest Efezjan 5:31-33 i jest napisane tak: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Znowu widzicie ten właśnie aspekt życia seksualnego, tutaj na samym początku już jest wymieniony. Tajemnica to wielka, pisze Paweł, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, a zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją,
jak siebie samego, a żona niech poważa męża swego. A więc małżeństwo powinno być we czci u wszystkich, tak jak czytaliśmy to wcześniej, ponieważ jedność męża i żony bezpośrednio jest takim antytypem związku, relacji pomiędzy Kościołem a Chrystusem. Bo Paweł powiedział, że tajemnica tej więzi jest wielka, ale ostatecznie Bóg stworzył, zaplanował małżeństwo w tym celu, żeby zobrazować relację, która miała nastąpić później, bo jeszcze wtedy nie było Kościoła, jeszcze Jezus nie przyszedł na ziemię, jeszcze nie umarł za grzechy, ale kiedy już przyszedł i umarł i został stworzony Kościół, Kościół jest w bardzo bliskiej więzi z Chrystusem. I zaraz powiem, o jakie aspekty tej więzi chodzi. Po pierwsze, Jezus jest wybawicielem i to On pierwszy nas pokochał. To była Jego inicjatywa. I tak zwykle w małżeństwach jest, nie zawsze to nie jest jakaś tam reguła, ale najczęściej jest tak, że właśnie mężczyzna pierwszy inicjuje tą relację i on rozpoczyna nawiązanie właśnie tej więzi. I Jezus nas pokochał jeszcze zanim my byliśmy gotowi odpowiedzieć, zanim w ogóle poświęciliśmy Jemu swoje życie, więc Biblia mówi o tym, że On nas umiłował wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, ale kiedy już staliśmy się Jego własnością, odkupieni Jego krwią, to weszliśmy do Jego rodziny i Jezus nazywa nas swoim ciałem, nazywa siebie głową, a nas swoim ciałem, czyli oznacza to, tak jak głowa jest złączona z ciałem, tak właśnie tworzymy jedność z Chrystusem i ten związek jest oparty na wzajemnej miłości. Więc wiadomo, jeżeli małżeństwo jest obrazem tego związku Jezusa z Kościołem, związek mężczyzny i kobiety, no to diabeł będzie chciał to zakłócić, w jakiś sposób obciążyć, aby ten obraz również był w jakiś sposób taki karykaturalny. Więc również związek Jezusa z Kościołem jest nastawiony na, jest nierozerwalny. Biblia mówi, że Bóg nigdy, Jezus nigdy nie porzuci Kościoła, nigdy nie weźmie rozwodu z Kościołem, czyli z Tobą i ze mną. Nigdy ta relacja nie zostanie zerwana, zakłócona. Ona jest wieczną relacją, bo tak Bóg ją zaplanował. Czyli znowu, jeżeli diabeł będzie niszczyć małżeństwa, to będzie w sposób pośredni wpływać na świadomość tego, albo na obraz tego, jak Bóg kocha ludzi. I myślę, że w tym względzie akurat wiara w utracalność zbawienia, czyli jakby w cudzysłowie wzięcie tego rozwodu, że Bóg się rozwodzi ze swoją oblubienicą, czy z jakimiś elementami swojej, częściami swojej oblubienicy, jest taki zupełnie niepasujący do tego obrazu. Bo tak jak Bóg nienawidzi rozwodów, tak sam również nie praktykuje rozwodów. I więc Jezus nigdy nie porzuci Kościoła, nigdy nie opuści go i związek małżeński powinien być właśnie związkiem, który również obrazuje inny aspekt relacji z Chrystusem, czyli nastawienie na poświęcenie własnych praw i oczekiwań z drugiej strony. Myślę, że jest to jakby fundamentem życia małżeńskiego. Jeżeli chcesz mieć dobre małżeństwo, to musisz być przygotowany na rezygnację z samego siebie. Rezygnację, która uwolni ciebie od samego siebie, bo najczęściej największą niewolą to jest być związanym poprzez własne pragnienia i własne oczekiwania w stosunku do drugiej osoby, szczególnie jeżeli te oczekiwania nie są wyartykułowane. Tak jak ostatnio moja żona opowiedziała mi dowcip, który brzmiał: czy wiesz, w co kobieta zakłada najczęściej? No ja miałem na myśli jakąś, nie wiem, naszyjnik, jakąś garderobę, coś. No nie, kobieta najczęściej zakłada, że mąż się domyśli. Więc niestety tak to jest, że jeżeli się domyśli, a on się nie domyśli, no to ona jest głęboko zraniona i ma pretensje, czemu on się nie domyślił.
Więc jakie jest rozwiązanie tego problemu? Rezygnacja ze swoich własnych praw i ze swoich oczekiwań, że będzie tak, jak ja chcę. I oczywiście takie dobrze dograne małżeństwo to jest takie małżeństwo, w którym obydwie strony potrafią rezygnować ze swoich praw i swoich oczekiwań względem siebie nawzajem. I wtedy ono dobrze się dogrywa. Żadna ze stron nie jest poszkodowana, bo oczywiście to, gdy rezygnujesz z siebie, Bóg to widzi i Duch Święty ci wynagrodzi tą rezygnację w taki czy inny sposób, że polepszy wasze relacje i to jest bardzo dobry sposób na prowadzenie zdrowego, dobrego małżeństwa. I w ten sposób również jest to odzwierciedlenie więzi tej tajemnicy, czyli więzi Jezusa z Kościołem, że Jezus służy nieustannie Kościołowi. W ogóle Bóg jest niesamowitym, wielkim sługą i mówiąc, nazywając Boga sługą, wcale nie obrażamy Go, ale wręcz odwrotnie podkreślamy, jak niesamowity, jak niezwykły jest Jego charakter, bo Bóg potrafi służyć w sposób bez wzajemności, bez oczekiwań całemu światu, nie tylko Kościołowi. Ale patrzcie, jak każdego dnia Bóg robi wiele, wiele rzeczy, że daje powietrze, daje wodę, daje życie, daje pokój, sprawia, że w ogóle ten świat funkcjonuje w tak precyzyjny i harmonijny sposób, podtrzymywany jest Jego mocą, Jego siłą. To jest zasługa Boga. To, że dzisiaj mogliśmy wstać, że mogliśmy zjeść śniadania i przyjść tutaj na to miejsce, że możemy słuchać Słowa Bożego, to jest wszystko coś, co Bóg nam daje, co nam ofiarowuje. Jest wielkie poświęcenie z Jego strony i również myślę, że ze strony Kościoła. Kościół, który uświadamia sobie to, jak bardzo dobry jest Bóg, on również zaczyna poświęcać siebie Bogu i służyć Bogu. I dojrzały Kościół, to jest Kościół, który bezkompromisowo staje po stronie Jezusa w środowisku, które jest coraz bardziej wrogo nastawione do chrześcijaństwa. Dzisiaj bodajże, nie wiem, to chyba Agnieszka Zawadzka mówiła o tym, że gdzieś czytała jakieś wiadomości, jakaś forma prześladowania chrześcijan, gdzie tam do końca nie zrozumiałem, bo to było w trakcie takiej rozmowy jakiejś większej, ale że była tam, że w jakimś kraju jest teraz wprowadzona taka niepisane prawo, że nie powinieneś robić zakupów w jakichś sklepach prowadzonych przez chrześcijan. Tylko to niech to będą takie oficjalne jakieś tam galerie handlowe, jakieś takie duże korporacyjne sieci handlowe, tam rób zakupy, a żeby właśnie jakoś w ten sposób wpłynąć negatywnie. Więc my jako dojrzały Kościół mamy stawać po stronie Chrystusa, niezależnie od tego, czy chrześcijaństwo jest popularne, czy nie jest, w mediach zwykle nie jest i coraz bardziej nie będzie, ale to nam nie przeszkadza, bo my wiemy, komu zaufaliśmy. Więc to podporządkowanie zaspokojeniu potrzeb drugiej osoby, że pewna rezygnacja z jakiegoś mentalnego nawet nastawienia w stosunku do współmałżonka czy współmałżonki, rezygnacja z takiego, że no ja tutaj sobie wymyśliłem koncepcję i będę jej wierny przez wiele, wiele lat, to nie jest dobra postawa. I ona prędzej czy później wyda jakiś niefajny owoc. I zbliżając się tutaj do końca, właśnie, że Bóg jest cierpliwy i wyrozumiały w stosunku do nas, czekając, aż my dojrzejemy do mądrej i takiej lojalnej więzi z Nim. I również w małżeństwie powinna być właśnie taka cierpliwość i dojrzałość i oczekiwanie, bo w pewnych rzeczach ja mogę być bardziej dojrzały, w innych rzeczach moja żona. Ja mogę w tym miejscu akurat jakoś słabo funkcjonować i jesteśmy, dobrze zrobimy, jeżeli właśnie czekamy na siebie nawzajem, aż Bóg jakby wyrówna nasze tempo, a więc nie wymuszamy, nie obrażamy się, nie szantażujemy, nie oskarżamy, nie ośmieszamy, wytykając naszą niedojrzałość. Dlaczego? Dlatego, że Bóg również tego nie robi w stosunku do nas.
Bóg ma w swoim Kościele bardzo, bardzo różnych ludzi. Ludzi, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki i również w chrześcijaństwie, ludzi, którzy już mają, nie wiem, 30-40 lat doświadczenia ze sobą, ludzi, którzy mają w niektóre dziedziny super poukładane, a w innych zupełny chaos. Ale Bóg nie obnaża nas właśnie w tych dziedzinach i nie krytykuje nas i nie ośmiesza, ujawniając nasze grzechy przed innymi. Więc jest bardzo wyrozumiały. Więc niech nasze małżeństwa będą również obrazem związku Chrystusa z Kościołem, bo potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I być wiele lat w związku małżeńskim jest to bardzo duże wyzwanie. Dlatego, że wymaga zarówno tej dojrzałości duchowej, jak i mentalnej. Pojawia się ten również, tak jak wspomniałem na początku, ten aspekt fizyczny. Potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I dzisiaj spróbujemy właśnie pomodlić się o ten ważny aspekt, aby faktycznie, tak jak czytaliśmy na początku, aby małżeństwo było we czci u wszystkich. Abyśmy podkreślili jako Kościół, jako społeczność, że cenimy małżeństwa, że naprawdę jest to bardzo istotny aspekt życia naszego Kościoła.